Dziś pracują w przytulnych, ale małych salach i choć ich podopieczni są szczęśliwi, otoczeni doskonałą opieką pracowników przedszkola w Konopiskach, to cieszyliby się z większej siedziby. Niezwykle ważne będzie polepszenie warunków bezpieczeństwa, przestrzeni, z której będziemy mogli korzystać, z której będą mogły korzystać dzieci. Szerokie korytarze, toalety przy każdej sali, które zwiększą tą wygodę pracy i bezpieczeństwo, zachowanie bezpieczeństwa dzieci. Rozwój przede wszystkim dla organizacji nowych, ciekawych zajęć. Ta przestrzeń nam to znacznie ułatwi i to nowe, nowoczesne wyposażenie przedszkola, które będzie służyło kolejnym pokoleniom naszej gminy. Dziś to już nie marzenie, ale cel, który zostanie już wkrótce osiągnięty. Tuż obok starego budynku przedszkola powstaje ten, który powinien zaspokoić potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy Konopiska, a kwota inwestycji robi wrażenie. Tak, jest to powyżej 14,5 miliona złotych, z czego powyżej 9 milionów jest dofinansowania. Obiekt całkowicie niezależny, samowystarczalny, spełniający wszelkiego rodzaju wymogi i sanitarne, i budowlane, no i przede wszystkim też ekonomiczny. Wydatek spory, ale jak słyszymy od dyrektor przedszkola, niezwykle potrzebny, nie tylko po to, by było wygodniej i ładniej, ale by zaspokoić potrzeby mieszkańców. Zgadza się. W tej chwili w przedszkolu funkcjonuje 6 grup. Każda z nich ma 25 miejsc, czyli łącznie 150 miejsc wychowania przedszkolnego. Co roku mamy praktyczny komplet i pojawia się jeszcze kolejna sprawa. Co roku jest coraz więcej osób zainteresowanych przyjęciem dzieci młodszych, tych poniżej 3 lat do przedszkola. Takimi miejscami nie dysponujemy. Natomiast pojawia się ta grupa żłobkowa na 20 miejsc, gdzie będziemy mogli wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Pozostaje więc czekać na oficjalne otwarcie placówki, a i powstanie to efekt działania samorządu gminy, gdzie wójt wspólnie z radnymi nie obiecuje, ale wykonuje konkretne działania, bo pozwalają mu na to od lat dobrze prowadzone finanse. Mieliśmy odpowiednią poduszkę, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na taką inwestycję, jednocześnie dbając o finanse gminy. Nie jest to jedyna inwestycja, bo tych inwestycji jest cały wysyp, gdzie minimum 60% dofinansowania, a niektóre inwestycje idą 90% dofinansowania.